Ciąg dalszy. Prognoza za pomocą obliczeń i przełożenia ich na metakarty. Analizując wpływ retrogradacyjnego Saturna na znaki zodiaku, można wziąć pod uwagę swój znak słoneczny i księżycowy, czyli należy patrzeć według Słońca w swojej karcie natalnej, określające znak zodiaku w horoskopie i położenie księżyca w czasie urodzenia. Księżyc może znajdować się w zupełnie innym znaku zodiaku. Baran, metakarta ocean. Musisz obdarować szczodrze miłością i być otwartym. To może okazać się trudne, ale tylko tak możesz złagodzić swoją karmę. Ona będzie zmuszać cię oddawać. Jeśli to nie wyjdzie, karma będzie zabierać sama. Byk, metakarta łosoś. Musisz dokładnie określić swoją przyszłość. To dotyczy uczuć i sfery biznesowej. Będziesz musiał pod presją karmy przyswoić ważną lekcję. Musisz zrobić swoje wywody. Bliźnięta, metakarta biedronka. Ten okres przyniesie ci jakąś radość, natchnienie i nadzieję na dobre zmiany. Jeśli będziesz tylko marzył, a nic nie robił, karma uderzy cię jak młotem, by obudzić cię z letargu. Rak, metakarta brzoza. Czekają cię nowe zmiany. Musisz coś zamknąć za sobą i rzucić się na dużą wodę. Więcej uwagi będzie potrzebowała twoja matka lub zacisniesz z nią więzi. Wszystkie twoje projekty wyjdą na nowy poziom, więc nie bój się pracować z entuzjazmem. Lew, metakarta młyn. Musisz zatrzymać się to, co stało się przyzwyczajeniem. Musisz to zniszczyć sam lub karma zrobić to za ciebie swoimi zmianami. Nie trafiaj w uzależnienie od kogoś lub czegoś. Zachowaj ostrożność. Mogą się pojawić się manipulanci w twoim życiu. Teraz jesteś lakomym kąskiem dla nich. Panna, metakarta jeleń. Będziesz wyjaśniać coś w swoich uczuciach do wszystkiego i do wszystkich. Określ, czego chcesz, ponieważ los może zrobić to za ciebie i podarować ci coś, z czym nie będziesz się zgadzał. Waga, metakarta bocian. Czeka na ciebie nagroda za przeszłość. Tak jak odnosiłeś się do innych, taki świat będzie odnosił się do ciebie. Przy tobie jest skomplikowany wariant karmiczny, ponieważ jego narzędziem mogą być ludzie, których nie znasz. I z tej przyczyny nie zrozumiesz, dlaczego ci nie odpowiadają. Skorpion, metakarta harfa. Los przemawia do ciebie bardzo subtelnym głosem. Musisz usłyszeć ten głos pośród ogólnego szumu i chaosu. Nie zapominaj o swoich talentach, rozwijaj je, to pomoże ci wygrać i zmienić swoje życie. Strzelec, metakarta ogień. We wszystkim musisz stosować siły ducha i siłę woli. Bez tego nie zdołasz zwyciężać. Idź do przodu, nie zatrzymuj się i odrzuć wszelkie wątpliwości. Twoja przyszłość w twoich rękach. Koziorożec, metakarta wierzba flacząca. Musisz przepracować zmartwienie z dzieciństwa, żeby zrozumieć powstające w twoim życiu wydarzenia. Powróć myślami do tamtego okresu. Pomyśl, co poszło niewłaściwie i spójrz na to inaczej. To pomoże odblokować wiele rzeczy i otworzyć się na nowe możliwości. Wodnik, metakarta druid. Los będzie prowadził cię do czegoś nowego i nowej wizji, wydarzeń teraz powstających i przyszłych. Naucz się przyjmować wszystko, co napotkasz na swojej drodze. Ryby, metakarta żołądź. Inaczej spójrz na swoje mentalne schematy, by oczyścić swoją drogę. Musisz wiele spraw przepracować i pomyśleć o swojej przyszłości, która będzie silnie naciskać.
wrócą do Ciebie sytuacje, które zatrzymały się na peryferiach Twojej świadomości. Jeśli nie zmienisz jej i nie uświadomisz, to przeszłość uderzy Cię, kiedy nie będziesz się tego spodziewał. Saturn w Skorpionie będzie działał konsekwentnie, używając konkretnych sposobów, by szedł w swoją przyszłość zdecydowanym krokiem odnowiony, pełen nadziei i cały czas tylko do przodu.